Marek Siwik, zapraszam Państwa na kolejne podsumowanie Futsal Ekstraklasy w naszym programie Futsal Raport na antenie KP Sport. Za nami dłuższa przerwa w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy. Wracamy po bliskomiesięcznej przerwie do podsumowania 12. serii spotkań, a więc pierwszych meczów rundy rewanżowej. W 6 kolejnych meczach dwukrotnie zwyciężali gospodarze, trzykrotnie padł remis, a raz wygrali goście. Łącznie w 12 kolejce padło 29 bramek, z czego 15 zdobyli gospodarze, a 14 goście. Najwięcej goli tym razem padło w Chorzowie, aż 10, najmniej natomiast w Gliwicach, tam raptem 3, zresztą wszystkie zdobyte przez najlepszego strzelca w tej kolejce, Tomasza Luteckiego. Przejdźmy zatem do podsumowania pierwszego spotkania tej kolejki. Przenieśmy się do hali Azoty Arena w Szczecinie, gdzie miejscowa Pogoń 04 Szczecin podejmowała wicelidera Futsal Ekstraklasy Rekord Bielsko-Biała. Przy takiej wspaniałej publiczności na pewno znakomicie się grało obu drużynom. No i z tej strony chciałbym również pogratulować działaczom klubu szczecińskiego za tak znakomite przygotowanie spotkania, które można było zresztą oglądać na żywo w telewizji Sportklub. Już od samego początku gospodarze szybko zdobyli przewagę w tym meczu, zdobywając bramkę na 1-0 po akcji Artura Jurczaka. Przez dalszą część meczu oba zespoły szukały dogodnych okazji do strzelenia bramek, jednak dopiero kibice mogli zobaczyć kolejne trafienia w drugiej części meczu. W 28 minucie do wyrównania doprowadził Jan Janowski, wykorzystując błąd zawodników portowców. Następnie na 2-1 wynik podwyższył dla graczy spod Beskidzia Rafał Franc, strzelając gola w 30 minucie. Jednak to nie był jeszcze koniec meczu, gdyż na 2-2 po stałym fragmencie gry na raty wynik wyprowadził Daniel Maćkiewicz, dając tym samym remis portowcom. I taki też wynik utrzymał się do finalnego gwizdka tego spotkania, choć jeszcze w międzyczasie piłka raz znalazła się w siatce bramki portowców, to jednak gol trafiony przez Bartomila na wrata został nieuznany przez sędziów, budząc tym samym spore kontrowersje. Tym samym podział punktów w Szczecinie nie zmienia układu w gonitwie za Gattą Active Zduńska Wola. Dalej będą musiały zespoły i ze Szczecina, i z Rekordu gonić rywala w kolejnych spotkaniach. Kolejnym spotkaniem bardzo ważnym w układzie tabeli był na pewno mecz pomiędzy KGHM Euromaster Chrobry Głogów a Red Dragons Pniewy. Tym bardziej, że Głogowianie na pewno chcieli dobrze rozpocząć drugą serię zmagań, jeśli chodzi o sezon Futsal Ekstraklasy, gdyż do tej pory nie zdobyli zbyt wielu punktów, a własny parkiet z reguły był ich atutem. Tym bardziej, że Pniewianom nigdy nie grało się łatwo właśnie w Głogowie. I tak też ten mecz przebiegał pod dyktandem jednej drużyny, właśnie Chrobrego Głogów. Od samego początku, już od bramki Piotra Pietruszko, Głogowianie objęli prowadzenie, dalej też punktując w drugiej części meczu rywala. Kolejne bramki zdobywali Szala na 2-0, następnie kolejnego gola dla gospodarzy na 3-0 zdobył Nowak, a kropkę nad i w tym spotkaniu postawił były gracz z Pniew Dariusz Pieczyński, strzelając bramkę na 4-0. Tym samym drużyna z Dolnego Śląska zainkasowała komplet punktów na własnym parkiecie, a zespół Red Dragons Pniewy po raz kolejny potwierdził, że punkty potrafi zdobywać tylko i wyłącznie na własnej hali. Na kolejny mecz przenieśmy się do Torunia, gdzie miejscowe FC podejmowało najbliższego swojego rywala Red Devil Chojnice. Pamiętamy dobrze, że na początku sezonu to Torunianie, mimo że prowadzili w Chojnicach, nie wywieźli nawet punktu z Pomorza. Stąd też na pewno podopieczni trenera Klaudiusza Hirscha liczyli na to, że ponownie udowodnią, że są niepokonani na własnym parkiecie i zainkasują komplet punktów. Jednak to właśnie zespół prowadzony przez Bartomila Bartoszka postawił niezwykle wysoko poprzeczkę rywalom z Torunia. Tym samym na początku Wadym Iwanow pokonał Nikolę Naagu, strzelając w bardzo trudnej sytuacji gola pod samą poprzeczkę, inkasując tym samym pierwszą bramkę w tym meczu dla Chojniczan. Jednak Torunianie potrzebowali raptem minuty, aby wyrównać straty, a w 15 minucie piłkę do siatki skierował Michał Suchocki, dając wyrównanie w tym spotkaniu. W drugiej części meczu oba zespoły często dochodziły do sytuacji bramkowych, ale dopiero w 28 minucie meczu Aleksander Bondar znakomicie wykończył kontrę Chojniczan, dając prowadzenie swojemu zespołowi na 2-1. Przez kolejne minuty Torunianie za wszelką cenę chcieli odrobić straty, wycofując już nawet bramkarza, i udało się to. Nowy nabytek toruńskiej drużyny Cleverson znakomicie trafił do bramki Modrusana, zdobywając bramkę wyrównującą na 2-2. Ostatnie sekundy to był atak głównie Torunian w tym spotkaniu, jednak już wynik się nie zmienił i oba punkty podzieliły się porówno zdobyczą w tej kolejce. Tym samym niewiele to też zmienia w układzie ich pozycji w tabeli. FC Toruń, Red Devil Chojnice 2-2 i po punkcie dopisują sobie oba zespoły. Bardzo ciekawie na pewno zapowiadał się mecz pomiędzy Clearexem Chorzów a Gattą Active Zduńska Wola. Clearex, który nie zdobył zbyt dużo punktów w pierwszej rundzie, na pewno musi liczyć się z każdym zwycięstwem, tym bardziej grając na własnym parkiecie, i taki rywal jak lider Futsal Ekstraklasy aktualny Gatta Active Zduńska Wola nie mogła być straszna, tym bardziej, że chorzowianie wzmocnili się jeszcze w swoim składzie o Roberta Gładczaka. Jednak od samego początku to właśnie goście narzucili tok całemu meczu, narzucając swoje zdania i argumenty. Rozpoczęło się to wszystko od bramki Igora Sobalczyka w 4. minucie, który dał prowadzenie Zduńsko-Wolano. Następnie szybko w 6. minucie Marciniak podwyższył wynik na 2-0. Kolejne bramki w minucie 7 zdobył Szymczak, a także w minucie 10, i tym samym pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Zduńsko-Wolan aż 4-0. W drugiej połowie kolejną bramkę dla zespołu z ziemi łódzkiej zdobył Daniel Krawczyk, strzelając na 5-0, i dopiero w 30 minucie pierwszą bramkę dla chorzowian zdobył Budniak. Jednak to nie było koniec popisowych akcji Zduńsko-Wolan. 6. bramkę zdobył jeszcze raz Marciniak, a 7. dla Zduńsko-Wolan trafił Szybczyński. Jeszcze raz Budniak znalazł możliwość pokonania bramkarza Gatty, strzelając na 7-2, jednak kropkę nad i postawił i Olczak, zdobywając w 40 minucie bramkę na 8-2, i tym samym Zduńsko-Wolanie zdeklasowali zespół Clearexu Chorzów na ich parkiecie, zdobywając 3 punkty i zwiększając przewagę w tabeli nad goniącymi Rekordem oraz Pogonią. Przenieśmy się teraz do hali Halemba w Rudzie Śląskiej, gdzie miejscowa Gwiazda podejmowała drużynę NBitu Gliwice. W międzyczasie w zespole rudzkim doszło do zmiany trenera, opuścił zespół trener Klimas, a w jego miejsce jako pierwszy szkoleniowiec pojawił się Adam Kryger, a więc doświadczony szkoleniowiec, no i mistrz Polski z Rekordem Bielsko-Biała. Ta zmiana miała dać nową jakość i świeżość gry w zespole Rudy Śląskiej i już od samego początku wydawało się, że przyniosła ona pozytywne rezultaty, gdyż w pierwszej połowie już szybko Rudzianie objęli prowadzenie po golu Jacka Hewlika, a jeszcze w minucie 14 nowy nabytek Siergiej Łapa w zespole rudzkim doprowadził do prowadzenia 2-0 i tak też zakończyła się pierwsza część spotkania tej kolejki w Rudzie Śląskiej. Jednak w drugiej połowie za wszelką cenę chcieli doprowadzić do lepszego wyniku graczy z Gliwic i udało im się to. Najpierw w minucie 33 Kamil Musiał pokonał bramkarza Gwiazdy Ruda Śląska, a w końcówce spotkania po rykoszecie strzał Satory trafił do siatki Gwiazdy i tym samym NBit Gliwice do końca walcząc uratował remis w hali Halemba 2-2. Tym samym Gwiazda Ruda Śląska zapisuje 5. punkt w tym sezonie na swoim koncie, a NBit Gliwice tylko minimalny punkt zdobył w pogoni za lepszym miejscem w tegorocznych rozgrywkach. Ostatni mecz 12. kolejki Futsal Ekstraklasy miał miejsce w Gliwicach, gdzie miejscowy GAF Omega podejmował akademików Uniwersytetu Śląskiego z Katowic. Zespół Błażeja Korczyńskiego w międzyczasie wzmocnił się 2 zawodnikami, którzy mają za sobą występy w reprezentacji, a więc mowa tu o Adrianie Paterze oraz Marcinie Czechu. Jednak gracze trenera Waniczka od samego początku pokazali, kto tutaj będzie chciał wygrać w tym meczu i już Tomasz Lutecki w 2. minucie meczu zdobył pierwszą bramkę, tym otwierając wynik tego spotkania. Jednak bardzo długo trzeba było czekać na kolejne bramki. Masa sytuacji była znakomicie broniona i przez jednego bramkarza Rafała Krzyśka oraz przez Michała Widucha. Tym samym dopiero w drugiej połowie kibcy zobaczyli kolejne bramki, a na listę strzelców wpisywał się dalej tylko Tomasz Lutecki, który podwyższał wynik na 2-0, a także ustalił finalny wynik spotkania na 3-0 po błędach rywali. Tym samym Gafomega Gliwice na własnym parkiecie po bardzo ciekawym spotkaniu zdobył cenne 3 punkty i goni stawkę w tabeli Futsal Ekstraklasy, oddalając się od miejsc spadkowych, które groziły drużynie z Gliwic na początku tego sezonu. A AZS UŚ Katowice, kolejny mecz z serii bez punktów i tym samym już akademicy z Katowic plasują się na przedostatnim miejscu w tabeli. Jak już jesteśmy przy tabeli, zerknijmy na nią jeszcze raz w pełni. Na początku prowadzi Gatta Active Zduńska Wola z dorobkiem 27 punktów. Na drugim miejscu dalej Rekord Bielsko-Biała, a na trzecim Pogoń 04 Szczecin. Na dole tabeli na miejscu 10, niespodziewanie chyba dla wszystkich, Clearex Chorzów. Miejsce 11 zajmuje AZS UŚ Katowice, który przeżywa spory kryzys bez zwycięstwa w rozgrywkach, a na samym dole tabeli od początku sezonu Gwiazda Ruda Śląska, która zdobywa kolejne cenne oczko, no i być może jest to jakiś zwiastun lepszej dyspozycji zespołu ze Śląska. Po 12 kolejkach dalej najlepszym strzelcem Futsal Ekstraklasy jest Marcin Mikołajewicz z dorobkiem 14 goli. Jak dotąd, chociaż w ostatniej kolejce nie poprawił swojego dorobku bramkowego. Najładniejszą bramkę w tej kolejce chciałbym uznać gole Wadima Iwanowa w spotkaniu FC Toruń Red Devil Chojnice. Znakomicie dostawił nogę Ukrainiec, pakując piłkę pod samą poprzeczkę. W tej sytuacji Nikola Neagu był kompletnie bez szans. Tradycyjnie chciałbym przedstawić 5 według mnie najbardziej wartościowych zawodników tej 12 serii gier. W bramce widziałbym Michała Widucha, który znakomicie bronił przeciwko AZS-owi UŚ Katowice, nie wpuszczając żadnej bramki rywala. Dalej w polu oczywiście musi być Michał Marciniak, zawodnik Gatty Active Zduńska Wola, który znakomicie asystował i wykańczał akcje swoich zawodników, dzięki którym zdobyli łącznie Zduńskowolanie aż 8 bramek. Dalej w polu nie może zabraknąć Cleversona. Znakomity powrót Brazylijczyka na polskie parkiety. Gol na wagę remisu dla FC Toruń. To jest na pewno pokazanie, że zawodnik jest naprawdę wysokiej dyspozycji w tym sezonie. Dalej Dariusz Pieczyński, zawodnik KGHM Euromaster Chrobry Głogów, strzelił bramkę, asystował również w meczu przeciwko Red Dragons Pniewy. No i oczywiście Tomasz Lutecki, a więc zdobywca aż 3 goli w tej kolejce, dających zwycięstwo Gliwiczanom w meczu przeciwko AZS-owi Katowice. Na tym już chciałbym zakończyć podsumowanie Futsal Ekstraklasy w kolejnym odcinku Futsal Raportu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do komentowania i opiniowania tematów, które tutaj poruszaliśmy, jak również do oglądania kolejnych relacji oraz materiałów na antenie KP Sport, nie tylko z futsalu. Dziękuję Państwu, do zobaczenia, do usłyszenia.